Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku chyba nie muszę już bawić się w jakieś zagadki i rozwlekłe opisy, bo ci, którzy oglądają albo śledzą fanpage facebookowy, to już doskonale wiedzą, co dzisiaj będzie, bo dziś najnowsza książka Jacka Dukaja, zbiór esejów zatytułowany Po piśmie. Długi czas zastanawiałem się nad tym, od czego by tutaj zacząć, i stwierdziłem, że zacznę od takiej anegdotki, wspomnienia z dawnych lat. To znaczy, jak byłem na studiach, to trzy moje koleżanki, mam nadzieję, że mnie nie słuchają, dostały taki referat do przedstawienia na zajęciach pod tytułem Świat bez książek, to się chyba nazywało. Znaczy, no dziewczyny podeszły do sprawy bardzo logicznie, aczkolwiek tak dosyć prosto, bo wymyśliły sobie taką rzeczywistość, w której pismo i książki się nigdy nie pojawiły, albo też zostały jakoś brutalnie, gwałtownie zabrane. No i opisały wszystkie mankamenty, wszystkie jakieś problemy, z jakimi ludzkość mogłaby się wtedy borykać. No nie szukały na przykład, czy nie moglibyśmy czegoś zyskać w ten sposób, ale no może rzeczywiście nie było potrzeby, chyba zostały dobrze ocenione. Ale jak ja słuchałem tego referatu, to mi do głowy przyszła taka myśl, a co gdyby te książki umarły nam, to pismo umarło nam naturalnie? Nie to, że nigdy go nie było, tylko że było kiedyś i potem gdzieś tam w momencie rozwoju zniknęło zupełnie naturalnie. Przyszło mi to do głowy, ale wstrzymałem język za zębami, no bo stwierdziłem, nie będę niekoleżeński, nie będę im tam jakiś robił problemów i psuł tego referatu. I to wszystko przypomniało mi się w czasie lektury właśnie książki Jacka Dukaja. Dlaczego? Dlatego, że Dukaj tworzy właśnie taką wizję rzeczywistości, która jest podstawą do jego rozważań. Taki, można by powiedzieć, schemat rozwoju. Czyli najpierw mamy tę rzeczywistość przedpiśmienną, często w tych tekstach utożsamianą na przykład z Neandertalczykami. Potem pojawia się pismo, zostaje ono udoskonalone. Pismo dla Dukaja jest technologią. Ta technologia zostaje udoskonalona przez Greków i to pismo tworzy życie wewnętrzne człowieka. No, całkiem zresztą logiczna konstatacja. To dzięki pismu wiele pojęć, nie tylko zresztą pojęć, którymi się dzisiaj posługujemy, mogło zaistnieć. No ale Dukaj mówi, że nadchodzi nowa era, nowa rzeczywistość, która w zasadzie już puka do naszych drzwi, albo przynajmniej się zapowiedziała, i za jakieś 2-3 pokolenia stanie się całkiem realna, i to jest rzeczywistość, w której pismo zniknie, ponieważ nie będzie potrzebne. To nie są żadne antyutopie pokroju tamtych stopni Fahrenheita czy nowego wspaniałego światu. To przyjdzie naturalnie i to będzie element naszego rozwoju, zdaniem Jacka Dukaja. Czy to będzie dobre czy złe, o tym postaram się wspomnieć, znaczy co Dukaj na ten temat sądzi, postaram się wspomnieć w dalszej części recenzji, a to tylko tak nakreślam Wam, jak wygląda podstawa do rozważań, jaką Jacek Dukaj sobie przyjął. No i przejdźmy do samej książki i przyjrzyjmy się temu, co tam w środku tego zbioru esejów mamy. 6 tekstów, z których 5 już była gdzieś publikowana. No i teraz pojawia się pytanie, cóż to, czy Jacek Dukaj pod szyldem wydawnictwa literackiego próbuje nam sprzedać jakieś odgrzewane kotlety? Moim zdaniem tak nie jest, mimo tego, że jak najbardziej te teksty się już gdzieś pojawiały, ale one się pojawiały raczej w takich czasopismach, no nie wiem, czy niszowych to jest dobre słowo, ale w takich, które z pewnością no, nie są znane jakiemuś szerszemu gronu
czytelników, bo tam gdzie to było? W miesięczniku Znak był któryś, w jakimś przeglądzie politycznym. Jedno to jest zapis referatu, który Dukaj wygłosił, zdaje się, w Sopocie. Mamy jakiś tekst publikowany w angielskim czy angielskojęzycznym czasopiśmie, przetłumaczony teraz dopiero na język polski przez autora. Czy może odwrotnie, nie wiem, czy on tam swoje tłumaczenie, pierwotną wersję nam teraz pokazał. Trudno powiedzieć, bo bądź co bądź, raczej nie są to takie rzeczy, które byście, nie wiem, mogli sobie przeczytać w jakiejś nowej fantastyce czy gdzieś. Ja przynajmniej tych tekstów w ogóle nie znałem, ale zerknijcie sobie przed zakupem na spis treści, no żeby się nie okazało, że połowę książki już znacie. Z tym, że ten tytułowy esej, najdłuższy, to on zajmuje, zaraz tutaj zerknę i wam powiem, on zajmuje około połowy książki. W zasadzie nawet ponad połowę, bo to jest 400 stron ma całość. No i to po piśmie jest właśnie połowa, więc widać, że to jest główne, to jest ten rdzeń. Te pozostałe teksty zostały do niego doklejone i początkowo wydawało mi się, że to taki trochę chaos. Dukaj sobie tak to po prostu posklejał, ale nie, widzę w tym momencie, że one wszystkie jednak orbitują wokół tej problematyki rzeczywistości postpiśmiennej, mniej lub bardziej do niej docierając. Ja nie lubię streszczać, dobrze o tym wiecie, jeżeli mnie słuchacie albo oglądacie, ale kilka słów o każdym z tych esejów będzie trzeba powiedzieć, no może nie o każdym, ale o tych, które mi się najbardziej podobały. Więc co my tutaj mamy? Trzecią wojnę światową ciała i umysłu to jest też taka trochę pierwszy z nich, taka podstawa, trochę inna niż ta, której mówiłem na początku, bo tutaj Dukaj patrzy na problem jeszcze z odrębnej strony. Chodzi mu bowiem o, no, o coś, co on tutaj wyraził w tytule, tą właśnie wojnę ciała z umysłem, która jego zdaniem wkracza właśnie w tę trzecią fazę. Pierwsza była wojną religijną, druga bodajże była chyba wojną filozofii, trzecia będzie wojną, czy jest już, wojną technologiczną, a może raczej wojną, przy której ciało i umysł będą korzystać z technologii. Drugi, Szczęśliwi uprawiacze nudy, to jest tekst, który polecałbym wam, nawet gdybyście na przykład po pierwszych stronach stwierdzili, że nie znacie Dukaja, nie podoba wam się w ogóle nie będziecie tego czytać, to się do niczego nie nadaje, to tych Szczęśliwych uprawiaczy nudy warto. To można potraktować jako zamkniętą całość, bo to jest opowieść o pracy, o braku pracy w społeczeństwie przyszłości, w społeczeństwie tym już postpiśmiennym i społeczeństwie zautomatyzowanym, bo tutaj głównie o to będzie chodziło. A o co dokładnie, może wyjaśnię. No więc Dukaj wychodzi z takiego założenia, że większość miejsc pracy prędzej czy później zostanie zlikwidowana. O dobrobyt, o pieniądze on się nie martwi, bo tam te różne bezwarunkowe dochody podstawowe, które prędzej czy później jego zdaniem będą się musiały pojawić ze względu na galopującą automatyzację. I co będzie z ludźmi? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo właśnie Dukaj mówi, że problemu z utrzymaniem się, problemu z tym, żeby nie umrzeć pod płotem z braku jedzenia, nie będzie. Będzie zupełnie inny problem. Jaki? No taki, że co my z sobą zrobimy? Co będziemy robić, jeżeli przez setki ostatnich lat byliśmy przyzwyczajani do tego etosu pracy? Byliśmy kształtowani pod kątem tego, że musimy pracować, mniej lub bardziej, ale od pracy nie ma ucieczki, bez pracy nie ma kołaczy, kto nie chce pracować, ten niech nie je i tak dalej, i tak dalej. I jak my sobie jako społeczeństwo poradzimy? No, pomysły niektóre są ciekawe, jak na przykład Ministerstwo Sensu Życia. No, przyznacie sami, że całkiem ciekawa idea. Dalej mamy na przykład, tutaj już coś omijam, ale na przykład sztukę w czasach sztucznej inteligencji. Też ciekawa idea Dukaja, który twierdzi, że sztuczna inteligencja prędzej czy później
odbierze człowiekowi tworzenie sztuki. Dlaczego? No on podaje już jakieś takie przykłady, które teraz się dzieją na naszych oczach. Na przykład programy, które piszą haiku, zupełnie nie do odróżnienia od tych wierszy, które piszą żywi ludzie. Programy, które komponują muzykę, również słuchaną przez ludzi i raczej nie odróżnianą. I zadaje takie pytanie, jeżeli to się już dzieje, to dlaczego taki program nie miałby w przyszłości nie napisać powieści? A jeżeli napisze ją równie dobrze jak autor żywy, no to po co nam ten żywy autor? No, zdaniem Dukaja być może po nic. Być może po nic i być może właśnie ta sztuczna inteligencja nam sztukę, literaturę zupełnie odbierze. I ostatni esej przed tym już po piśmie, czyli Żyj mnie, początkowo on mi się wydawał taki zupełnie niepasujący, bo to jest esej, można powiedzieć, teoretyczno-literacki o takim zjawisku, które Dukaj określa transfuzją osobowości, ale w jądrze ciemności Konrada. Po pierwsze, widać skąd ta fascynacja Dukaja jądrem ciemności, dla mnie zresztą zupełnie zrozumiała, a po drugie, to jest jednak wprowadzenie do tego ostatniego tekstu pod tytułem Po piśmie, bo to pojęcie transfuzji osobowości będzie rozwijane przez autora, on będzie pokazywał nam, jak to będzie wyglądało w przyszłości, a tutaj pokazuje nam takie preludium, które można właśnie w literaturze, pewnie w różnych innych tekstach też, odnaleźć i dzięki temu próbuje nam przyswoić sam ten termin i to, o czym on w tym następnym eseju będzie mówił. A poza tym jest to bardzo ciekawe spojrzenie na Konrada, na jądro ciemności. Chwilami nawet powiedziałbym, że przerażające. Ja miałem ciarki na plecach, jak Dukaj pisał o tym, że jego zdaniem z dżungli nie wraca Marlowe, tylko wraca właśnie transfuzja osobowości Kurca. I to Kurc tak naprawdę rozmawia ze swoją narzeczoną. To, jak on tłumaczy, dlaczego tam, co miało znaczyć to horror, które wcale nie było kłamstwem. No, powiem szczerze, że gdyby nie cała ta warstwa intelektualna, to zabrzmiałoby to jak naprawdę niezły horror. Ale już nie przedłużam, bo te eseje są naprawdę fajne. Zapoznacie się pewnie z nimi, jeśli po Dukaja sięgniecie. Ja widzę, że czas leci, bardzo długi odcinek się szykuje i przechodzę już do tego najważniejszego eseju, czyli właśnie do Po piśmie, w którym Dukaj mierzy się z taką wizją rzeczywistości postpiśmiennej. Słuchajcie, ja swego czasu czytałem jakiś taki artykuł, nie pamiętam kto to napisał, jakich książek to dotyczyło, ale bądź co bądź całość była o młodoeuropejskich, młodopolskich powieściach science fiction i autorzy, czy też autor tego tekstu pisali o tym, że ci młodopolscy powieściopisarze, nawet jeżeli sięgali do literatury science fiction, to nie potrafili wyzwolić się z takiego myślenia o rzeczywistości. Dlatego, że niezależnie, czy oni pisali o zgrzebnej wizji Polski początku XX wieku, czy też o Polsce wieku XXI, to ich podstawowym problemem było to, na przykład, jak sobie będzie radził artysta. I okazywało się, że problemy tego artysty są i tu, i tam zupełnie takie same, bo wylata on nad poziomy, ale zgrzebna rzeczywistość go ściąga i on sobie nie radzi i z rzeczywistością, i z sobą samym. I tak z tyłu głowy mi cały czas siedziało, czy Dukaj się nie wykopyrtnie w tym eseju właśnie na takim problemie. Czy on będzie umiał spojrzeć w ten umysł człowieka przyszłości? Z jednej strony Dukaj wprost mi odpowiedział w tym eseju, że to jest niemożliwe, że to jest tak jakby uczyć Neandertalczyka systemów komputerowych. Ale z drugiej strony ustawił się też tak, że coś z tej książki i coś z tego ostatniego eseju też jednak wynika, bo tak jak on mówi,
będzie próbował naświetlić pewne problemy i pewne kierunki, które już teraz występują, które się pogłębią i które będziemy być może obserwowali, a być może będą je obserwowały nasze dzieci. Natomiast pisze mimo wszystko bez konkretów. Dzieli sobie to po piśmie na takie dwie części, przynajmniej tak ja to widzę. Jedna jest o tym, co się dzieje teraz współcześnie, a w czym możemy widzieć już zapowiedzi nadchodzącej epoki postpiśmiennej, no a druga już jest konkretnie o tych czasach, które nadejdą. W tej pierwszej części, czyli w tej zapowiedzi, nawet chyba więcej jest takich ciekawostek, takich rzeczy, które zapadają w pamięć. No na przykład Dukaj pochyla się tutaj nad wtórnym analfabetyzmem, które, jak my widzimy, dostaje kopy ze wszystkich stron, jak to źle, jak to ci ludzie mają problem i tak dalej. A Dukaj pyta, no ale zaraz, dlaczego? Przecież oni sobie ci ludzie tego świata postpiśmiennego, bo on ich zalicza już do tej rzeczywistości przyszłej, oni sobie jakoś zwyczajnie radzą, nie mają szczególnych problemów z tym, żeby sobie radzić. Więc czy to tak naprawdę jest aż takie złe? W ogóle, czy to jest złe? No bo na przykład, mówi Dukaj, dyslektycy, jeżeli nawet się ich nie leczy, to wprawdzie może w szkole będą sobie radzili gorzej, ale gdzieś na innych poziomach rozwoju i egzystencji poradzą sobie lepiej. O co dokładnie chodzi, to sobie zerknijcie do eseju i sami sobie sprawdzicie. No dlaczego? Dlatego, że zdaniem Dukaja pismo jest technologią i jak każda technologia, jeżeli stanie się przestarzała, to zaczyna nas ograniczać. A Dukaj twierdzi, że powoli pismo już nas ogranicza, że pewne rzeczy, które się pojawiają, pozwoliłyby na szybszy rozwój człowieka. Więc czy w ogóle jest sens czytać? Zdaniem Dukaja jeszcze tak. Jeszcze tak, chociażby dlatego, że no jak na razie pismo najlepiej uczy nas skupiania uwagi. I choćby z tego powodu czytać zdecydowanie warto, ale też trzeba myśleć o tym, żeby nie przegiąć w drugą stronę, bo jak autor nam tutaj klaruje, można uznać pismo, czytanie za torturę mózgu. Brzmi to może trochę zabawnie, ale Dukaj na przykład podaje taki przykład, że istnieje rodzaj padaczki wywoływanej przez czytanie. To oczywiście będzie jakiś tam promil nawet samych zachorowań na padaczkę, ale mówi też o tym, że w pewnych opracowaniach, zdaje się, naukowych mówiono nawet o czytaniu jako o swego rodzaju torturze dla mózgu. Brzmi to może dość absurdalnie, ale przyznam szczerze, że jest ciekawym postawieniem sprawy i jednak mimo wszystko Dukaj nie wartościuje tutaj tego, stara się na to spojrzeć obiektywnie. Chyba nawet bardziej podobała mi się ta pierwsza część z popiśmie, znaczy pierwsza część tego eseju, ta, która tyczyła się tego, co się dzieje na naszych oczach. A teraz przejdźmy do tej drugiej, do tej, która już wprost zmierzyła się z otwartą przyłbicą, z wizją tego, co będzie. Autor dzieli sobie całość na takie różne poddziały, że tak powiem. On tutaj pisze ekonomii po piśmie, religii po piśmie, polityki po piśmie i właśnie. I tutaj mi się już zapaliła chyba pierwszy raz, no może nie pierwszy, ale tak poważna taka lampka mi się zapaliła w głowie. No bo tak, no nie znam się za bardzo na ekonomii, więc to, co Dukaj pisał o ekonomii, no wydawało mi się całkiem do rzeczy. Średnio to potrafię ocenić. Na polityce może znam się trochę bardziej, ale też byłem tu przekonany do tego, co Dukaj pisał. Całkiem sensownie to przedstawia, chociaż widzę, że konserwatystom raczej nie daje większych szans w tej przyszłości. Ciekawe, bo w sumie w perfekcyjnej niedoskonałości jego konserwatyści mieli się całkiem nieźle. Ale lampka mi się zapaliła przy religii. I tutaj już bardzo nam się drogi z Dukajem rozjechały. Nie wiem, czy to może to moje myślenie życzeniowe. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. No bo Dukaj pisze tak, że jego zdaniem, owszem, religia być może przetrwa, ale to, co przetrwa, już nie będzie chrześcijaństwem. Bo akurat konkretnie o chrześcijaństwie pisze. Bo chrześcijaństwo jest religią słowa, a jeśli zniknie pismo, zniknie słowo,
to nie będzie dla chrześcijaństwa miejsca. I ja mówię, zaraz, zaraz. Dwie wątpliwości bardzo poważne. Po pierwsze, jeżeli zakładamy, że tam ten Watykan gdzieś tam nie padnie finansowo, tylko będzie sobie mniej lub bardziej dobrze radził i powstaną jakieś algorytmy watykańskie, które powiedzmy będą dbały o naszą potrzebę przeżyć religijnych, no to w zasadzie dlaczego by to chrześcijaństwo nie miało trwać? No bo, tak jak pan Dukaj powiedział, nie ma pisma, ale zaraz, zaraz. Przecież protestanci na tym poziomie takim świeckim, nie mówię o jakichś dysputach teologicznych, bardzo często zarzucają katolikom, bo wy katolicy nie czytacie Pisma Świętego. To jest oczywiście uproszczenie, ale też nie ma się co oszukiwać, że istnieją przecież no, całe masy ludzi uczestniczących w życiu Kościoła, uważających się za katolików, które po Pismo Święte nie sięgają, chociażby z tego powodu, że w ogóle nie czytają. Ale też, po co protestant czyta Pismo Święte? No po to, żeby pracować nad tą swoją private interpretation, nie? Nad tą swoją prywatną interpretacją. Natomiast katolik dostaje tę interpretację no mniej lub bardziej egzegezę, mniej lub bardziej gotową od Kościoła, tak? Więc ta potrzeba zapewne jest, ale nie aż tak bardzo rozwinięta jak u protestantów, a może nawet nie to, że nie jest rozwinięta, co nie kładzie się na nią aż tak dużego nacisku, jak w różnych denominacjach protestanckich. I czy przypadkiem to nie przygotuje lepiej katolików na tę nową rzeczywistość? No bo jeżeli już teraz mamy ludzi, którzy są katolikami, którzy odnajdują się w Kościele, a Pisma Świętego nie czytają, dostają jakiś tam zasób informacji tylko w czasie każdej mszy, no to dlaczego nie miałoby to tak wyglądać w przyszłości? No bo co jest najważniejsze dla katolika? No Eucharystia. Dlaczego Eucharystia miałaby się nie rozgrywać w przyszłej rzeczywistości? Powiecie mi, no bo liturgia słowa. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba liturgia słowa nie jest niezbędnym elementem Eucharystii. Tu może jakąś herezję opowiadam, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie i chyba może się jakiś tam przyszły porządek mszy obyć bez owej liturgii słowa. Ale już tak do konkretów zresztą przychodząc, no najważniejsza jest ta Eucharystia. Dlaczego jej nie odprawiać w przyszłości? Nie wydaje mi się, żeby były tu jakieś podstawy. No jakby wiernych zabrakło, ale zakładamy sobie, że być może nie zabraknie i że będzie jakiś algorytm w głowach, który będzie ich potrzebę przeżycia mszy pobudzał. I druga sprawa. Dukaj pisze o przeżywaniu. Ten czas postpiśmienny ma być czasem przeżywania siebie nawzajem, swoich różnych emocji. No, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, mamy w wielu, nie tylko katolickich, ale nawet chrześcijańskich grupach, to stawianie nacisku na świadectwa. No, czym to nie jest, czym to jest, jak nie przeżywaniem właśnie? Ktoś wychodzi, coś gada, no, ja nie lubię takich rzeczy, ale widziałem masę takich spotkań, gdzie ktoś tam wychodził, opowiadał tam, nie wiem, miałam męża, pijaka, bla, bla, bla i pół po prostu kobitek ryczało, słuchając tego. No to jest jakiś transfer przeżyć. To po pierwsze. Po drugie, mamy teraz wśród katolików, no, teraz, przez ostatnie 100 lat gdzieś, gwałtowny spór pomiędzy tak zwanymi tradsami i tak zwaną moderną. Teraz się może trochę nasilił, a może nie, może trochę słabnie, może, nie wiem, z 50 lat temu się nasilił, nieważne. Zarzuty jednych wobec drugich, jakby ktoś nie wiedział, polegają mniej więcej na tym samym. Znaczy, moderna, znaczy tradsi mówią to wprost, moderna nie mówi tego wprost, ale mam wrażenie, że ma na myśli dokładnie to samo, tylko zwroty są przeciwne. Chodzi o to, że tradsi mówią modernie, bo wy, to jak przychodzicie do kościoła, to wam zależy na emocjach, bo wy chcecie sobie przeżywać pięknie tą mszę świętą, zapominacie o nauce kościoła, bo wy sobie chcecie poskakać, pobawić się i dobrze się czuć w tym kościele.
a moderna mówi tracą, a wy to jesteście przywiązani do tego, co było kiedyś, bo boicie się, uwaga, boicie się, czyli znowu emocje nowoczesności, dlatego trzymacie się kurczowo tego, co było kiedyś, bo poza tym wam się to podoba, prawda? Czyli znowu emocje, bo wam się ta stara msza podoba, wy się w niej dobrze czujecie i dlatego chcecie na nią uczęszczać. Więc to są te same zarzuty. Czyli tak, nawet jeżeli i w jednej, i w drugiej grupie jest spora część katolików, którzy się wyłamują z tych schematów, to jednak mamy całą masę ludzi, którą jakby na to nie patrzeć, Kościół, no chyba Kościół jednak, przygotował na epokę postpiśmienną. Może macie na ten temat inne zdanie, ale to była ta rzecz, która mi u Dukaja najmniej podpasowała. Może ja jestem optymistą, może po prostu boję się upadku jednak religii, którą wyznaję i dlatego sobie to tak tłumaczę, ale mam wrażenie, że jednak tutaj Dukaj, że tak powiem, przegiął różdżkę o ciupinkę. Dobrze, przejdźmy jeszcze do wyszczególnienia takich kilku istotnych elementów, kilku mniejszych lampeczek, które mi się zapalały w czasie czytania, bo nam się tutaj gigantyczny odcinek wręcz robi, a może warto by było o czymś jeszcze innym powiedzieć. Jaka jest ta książka? Na pewno jest erudycyjna. Ja czytając ją wiele razy przerywałem i czytałem coś na głos żonie, jakieś takie ciekawostki. Z reguły tego nie robię, chyba że się wyzłośliwiam nad jakąś książką. A tutaj zrobiłem to zupełnie bez złośliwości, no bo czego się na przykład możemy dowiedzieć? No możemy się na przykład dowiedzieć, że ponoć Soros chce uznać Facebooka za narkotyk, że powstaje samouczący się program oceniający obraźliwość tekstu, że w Dolinie Krzemowej mamy nadprodukcję, w cudzysłowie, autystyków czy tam Aspergerów, że każde słowo w literaturze jest modne przez około 14 lat. To ponoć jest prawda, że zrobiono jakieś badania naukowe, wrzucono wszystkie powieści, znaczy wszystkie tam ileś milionów słów w powieściach używanych, pisanych od 300 ostatnich lat i naukowcom wyszło, że jak jakieś słowo było modne, no to tak równo na 14 lat, podobno równo, świadczy to nie wiadomo jeszcze o czym, ale no rzecz ciekawa. I takich ciekawostek jest mnóstwo. Czy one trochę nam nie przytłaczają tekstu? Oto jest pytanie. Moim zdaniem nie, bo z tego tekstu wyziera jednak do nas Dukaj filozof. Niekoniecznie Dukaj pisarz i nie Dukaj naukowiec, ale Dukaj, który zdecydowanie filozofuje, robi to bardzo ciekawie, ale też nie mógłby chyba napisać po piśmie jako powieści. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład w czasie czytania często miałem z tyłu głowy takie coś, że ja to już gdzieś czytałem. I jak sobie uświadomiłem, to owszem, ja to czytałem w Linii oporu. Przynajmniej w połowie dla mnie po piśmie jest taką zeseizowaną linią oporu. Na szczęście tylko w połowie, więc nie ma tutaj też znowu tego poczucia odgrzewanych kotletów, ale jest to inna perspektywa, zdecydowanie, bo Dukaj nie pisze już z punktu widzenia bohatera przyszłości, tak jak w Linii oporu, tylko może pozwolić sobie na to, żeby pisać z tu i teraz. I fajnie. I dzięki temu myśli też trochę inaczej, ma też trochę inne perspektywy i jakieś tam rozważania idą sobie w inną stronę. I to też dobrze, dlatego że pamiętam, na przykład były takie dyskusje internetowe, gdzie ja pisałem, no dobra, może masz rację, ale przecież Dukaj w Linii oporu pisał już o tym i o tamtym. I ktoś mi odpowiadał zaraz, ale co, ty w ogóle tak na poważnie? Przecież my tu dyskutujemy o jakichś, nie wiem, naukowcach, tezach naukowych, a ty mi tu wyjeżdżasz z powieścią science fiction. No to teraz już mam zbiór esejów, który przynajmniej część tych tez z Linii oporu podtrzymuje. Więc za bardzo mi to nie przeszkadzało, ale miejcie to też z tyłu głowy, że pewne linie oporowe wizje tutaj powrócą. Czy to jest trudna książka?
No, to jest Dukaj, tak? Ale wydaje mi się, że nie. Przynajmniej większa część tego tekstu powinna być przyswajalna dla kogoś, kto jest, kto czyta taką, no nie wiem, eseistykę, czy też literaturę popularno-naukową, nie powinien mieć problemu z popiśmie. Pewien problem może sprawić esej o transfuzji osobowości u Konrada, czy tam osobowości, czy przeżyć u Konrada, no bo to jest jednak esej teoretyczno-literacki, więc no trochę trzeba pewne, powiedzmy, rzeczy mieć z tyłu głowy, jak się go będzie czytało. I ta druga część po piśmie tego głównego eseju może też sprawiać problemy, no bo tutaj jednak nam się już pojawia Dukaj filozof, chociaż on cały czas jest filozofem, prawie cały czas w tej książce. Tego Dukaja pisarza jest tu bardzo niewiele, ale tam on już pisze o takich bardzo ogólnych rzeczach, bo Dukaj nie chce konkretyzować tej wizji przyszłości, więc pisze dość ogólnie, przez co może nieco bardziej mętnie i to też może nużyć czytelnika, ale mimo wszystko nie powinniście mieć problemu z przyswojeniem sobie po piśmie, jeżeli po literaturę naukową czy popularną naukową zdarzało wam się sięgać albo po eseistykę chociażby, albo po futurologię, to już w ogóle wtedy bierzcie się do czytania. Jeszcze taka jedna sprawa, bo jak tam podrzucałem znajomym jakieś fragmenty, na przykład mówiłem, słuchajcie, fajna książka, weźcie se przeczytajcie, oni tam pewnie sięgali sobie do internetu, mi potem pisali, ale że co? Dlaczego on tu pisze, że to jest dobre, że to jest złe, to jakieś tam bzdury są w ogóle tego. Ja mówię, nie czytajcie coś tam, co jest w internecie na ten temat, czegoś, co jest w internecie, tylko zerknijcie do książki, bo Dukaj przedstawia pewną hipotezę, ale on stara się nie wartościować. On jest naprawdę obiektywny w tej książce. Kilka razy wychodzi nam taki Dukaj oceniający, ale raczej ocenia szansę na zaistnienie czegoś albo na brak. Widać, że jest do pewnych tez przywiązany. No niekoniecznie mi się na przykład podobających, ale to nie przeszkadza, to gdzieś tam z boku sobie takimi tezami rzuca. Jednak jest to Dukaj obiektywny, Dukaj dający do myślenia, więc nie ma się czego bać, że on wam przez ten tekst coś narzuci. Raczej chodzi o to, żebyście po piśmie przeżyli. Reasumując, czy to jest książka genialna, rewolucyjna, rzucająca na kolana? Moim zdaniem nie. Z tego powodu, że jak mówiłem już na samym początku, ja takie wizje miałem gdzieś w swojej głowie już dawno, ale po piśmie pozwoliło mi je nieco bardziej skonkretyzować, zaczepić je sobie na rzeczywistości i bardzo dobrze rozwinąć. I tak myślę, że w waszym przypadku też może być. Oczywiście stawiało na tyle intelektualny opór, jejku, jak ja lubię to określenie, że pozwalało też zadawać sobie pytania. Czy tak będzie, a jeśli tak będzie, to do czego to będzie prowadziło i tak dalej, i tak dalej. Czy zatem jest to książka słaba? Zdecydowanie nie. To jest kawał bardzo dobrej eseistyki, aczkolwiek mało chyba zaskakującej. I jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie do tego, że no raz, że Dukajowi się nie udało mnie zaskoczyć, a dwa, że jednak powtórzył pewne rzeczy, o których pisał czy mówił już wcześniej. Czy to jest taka bardzo duża wada? Nie, bo on je na tyle rozwinął, że to w żaden sposób nie było ani wtórne, ani nużące. Więc ode mnie gdzieś tak pomiędzy 7,5 a 8 na 10 i chyba najlepsza książka, jaką przeczytałem w tym roku, co trochę niezbyt dobrze o tym roku świadczy, bo jakaś dziewiątka albo chociaż dziesiątka mogłaby się już pojawić. No. I co? I będę się z wami już żegnał. A, może jeszcze parę słów o tym, co w następnym odcinku. Za tydzień filmu na 99,9% nie będzie. No nie dam rady, nie wyrobię się. Za dwa tygodnie powinien się już film jakiś pojawić. Co to będzie? Może wezmę się za jakąś z zajdlowych nominacji, żeby odpocząć po tym ciężkim Dukaju. A może za coś innego popularnego, a może jak będzie mi się dobrze czytało, to dwa filmy wrzucę, chociaż nie nastawiajcie się na to, że będą te dwa filmy.
Ale spróbujemy, pomyślimy, spróbujemy, zobaczymy. A tymczasem do zobaczenia za, myślę, 2 tygodnie. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.